obie opery są baśnią i to taką, powiedziałbym, baśnią na pograniczu fantasy. Tego rodzaju historie zwykle mają drugie dno. Teraz w wypadku Jolanty jest to powieść o małej dziewczynce, która jest trzymana na końcu świata w lesie przez zaborczego ojca, przez szalenie silną osobowość, która pod pretekstem tego, że Jolanta jest kaleka, niewidoma, chce uchronić ją od konfrontacji z ludźmi i trzyma ją dla siebie. Ale sami wiemy, że jest bardzo delikatna granica pomiędzy takim momentem zaborczej miłości ojcowskiej, gdzie to jest pozytywne i może podzielić się córką ze światem, gdzie on jest tylko dla niego. I teraz sytuacja dokładnie odwrotna następuje w Sinobrodym. Gdzieś po latach w Judycie, mówisz teraz o Sinobrodym, jest zawarta opowieść o kobiecie, która powraca do traumy, powraca do relacji z bardzo silnym mężczyzną, o którym libretto mówi bardzo wyraźnie, że jest najprawdopodobniej mordercą, Sinobrodym, legendarnym Sinobrodym. A więc mamy do czynienia z kobietą, która porzuca rodzinę, porzuca narzeczonego, porzuca spokój, po to, żeby przyjść do miejsca, które jest podejrzane, które jest zbrodnicze i które szalenie niepewne. Jakiego rodzaju siła pcha nas do tego rodzaju konfrontacji? Dlaczego próbujemy porzucić wszystko, co jest nam bliskie, wszystko, co jest piękne, po to, żeby doświadczyć bardzo, bardzo dziwnej, podejrzanej relacji z mrocznym mężczyzną? Że w obu historiach jest pewien taki bardzo silny rodowód, powiedziałbym, filmowy, wręcz filmu grozy. Ja od lat jakby jestem wierny swoim fascynacjom jakby filmowym i tutaj dla mnie filmy grozy, filmy z lat 40., filmy Hitchcocka, przede wszystkim Rebecca Hitchcocka, były takim drogowskazem pewnego jakby klimatu. Oba spektakle są czarno-białe. Tutaj bardzo ważnym dla nas był takim elementem łączącym te opowieści było wydobycie postaci Judyty i Jolanty. Od lat próbuję myśleć o operze serio, to znaczy jako gatunku, oprócz tego, że jest fascynującą przygodą muzyczną, że język, który twarza kompozytor jest językiem muzyki, natomiast te historie opowiadają coś o nas, opowiadają coś o świecie i w nich są zbudowane portrety, fascynujące portrety ludzi i tylko wydaje mi się, kiedy ludzie, żywi ludzie staną jakby na scenie, te historie dotykają nas bezpośrednio. Yeah.